Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Żywot świętego Antoniego z Padwy, napisany przez ojca Prokopa Kapucyna. Rozdział 6. Gdy doszła do świętego Franciszka wiadomość o niezliczonych pożytecznych apostolskich pracach Antoniego we Francji, zapragnął on jakby rozmnożyć tego godnego syna swego, przenosząc go z miejsca na miejsce. Przysłał więc mu polecenie udania się niezwłocznie do Tuluzy, wielkiego tam miasta nadmorskiego, a następnie do miasta Puy, gdzie mianował go przełożonym klasztoru braci mniejszych, których wtedy we Francji było najwięcej. Tak jak w Tuluzie, gdzie miał się zatrzymać przez czas dość długi, tak i w Puy, gdy został tam przełożonym nad braćmi, nakazał mu wykładać teologię. Tuluza była wtedy głównym siedliskiem Albigensów, ale nie cała ich błędami przejęta. Lecz i tu tak Pan Bóg pobłogosławił posłannictwu Antoniego, że po odbytej tam przez niego misji śladu prawie kacerstwa tego w mieście tym i całej okolicy nie pozostało. Od tej pory mieszkańcy tamtejsi zaczęli słynąć jako gorliwi i prawowierni katolicy. Kiedy tam mieszkał, następny cud raczył Pan Bóg utwierdzić w nim, aby mógł jeszcze więcej rozsławić serdeczne jego nabożeństwo do tajemnicy wniebowzięcia Przenajświętszej Panny. Czcząc i uwielbiając wszystkie przywileje, którymi ją Pan Bóg nad wszystkie twory rąk swoich wywyższył, szczególnie te tajemnice z jej życia obchodził najuroczyściej, w niej widząc ukoronowanie jej wszystkich niezliczonych zasług i początek jej niezrównanej chwały niebieskiej. Naśladując w tym swego błogosławionego patriarchę, długim i ścisłym postem przygotowywał się do tej uroczystości. Przebywał wtedy w klasztorze tuluskim. Nadeszła wigilia tego radosnego dla czciciela święta Przenajświętszej Panny. Otóż w każdą wigilię nadchodzącej uroczystości, przy rannych pacierzach kanonicznych podczas prymy, odczytuje się w chórze zakonnym tak zwane martyrologium, w którym zapowiada się nadchodzące święto. W owych zaś czasach, chociaż pobożna wiara w tajemnicę wniebowzięcia Matki Bożej od początków Kościoła była powszechnie wyznawana, zapowiadanie tej uroczystości nie we wszystkich martyrologiach było jeszcze umieszczone. Te, które wtedy miały być czytane w chórze braci mniejszych klasztorów Montpellier, wzmianki tej nie miało. To tak smuciło Antoniego i tak było dla niego wstrętnym, że gdy zadzwoniono na prymę, on, który gdy znajdował się w klasztorze pierwszy przychodził do chóru, tym razem tam nie poszedł. Lecz gdy zaczął odmawiać pacierze w celi, doznał wielkiego niepokoju sumienia, że pozwolił sobie na nieobecność w chórze dla powodu niedostatecznego na to. A wtedy, kiedy odmawiając prymę doszedł do tego miejsca, gdzie czyta się martyrologium, ukazała się mu Matka Przenajświętsza, otoczona wielką światłością, i objawiła mu, że trzeciego dnia po jej złożeniu w grobie, z ciałem, które żadnemu skażeniu nie uległo i z duszą niepokalaną, na rękach aniołów wzięta została do nieba.
Widzenie to zalało duszę Antoniego niewymowną pociechą, a pośpieszywszy co prędzej do chóru, resztę pacierzy odśpiewał on z braćmi. Po kilkumiesięcznym pobycie w Tuluzie, Antoni stosownie do danego mu polecenia przez świętego Franciszka udał się do klasztoru w Piui. Tam został przełożonym nad braćmi, wykładał teologię, a w samym tym mieście i w całej okolicy odbywał według swego zwyczaju misję. Jak w każdej, tak i w tej niezliczoną liczbę kacerzy wyrwał z ich błędów i mnóstwo grzeszników sprowadził na drogę zbawienia i szczerej pokuty. Pan Bóg zaś i to posłannictwo jego raczył stwierdzać i uświetniać wieloma cudami, a zwłaszcza objawami ducha proroctwa, jakim był obdarzany. Był wtedy w Piui notariusz, człowiek zamożny i bardzo wykształcony, ale rozwiązłym życiem gorszący całe miasto. Chociaż prawie wszyscy mieszkańcy tamtejsi tłumnie zbierali się na kazania Antoniego, on nigdy na nich nie bywał i nieraz głośno szydził z niego. Tymczasem święty, ile razy go spotkał, kłaniał się mu ze czcią najgłębszą, a razu pewnego na ulicy wśród przechodniów upadł mu do nóg. Ów gorszyciel publiczny, poczytując to za szyderstwo, oburzył się bardzo i zelżył Antoniego. A na to rzekł mu sługa Boży spokojnie: niech oznaki czci, jaką ci oddaję, nie dziwią cię i nie gniewają. Ja bowiem chcę uczcić w tobie człowieka wybranego przez Pana Boga na oddanie chwały Jego imieniu i świętej wierze naszej, przez wylanie krwi za nią i za ofiarowanie życia. Kiedyś wzdychałem i ja za tą łaską, lecz mi daną nie została. Ty zaś jej dostąpisz. Na te słowa notariusz zmieszany i sam nie wiedząc, jak je sobie tłumaczyć, odszedł, a obecnych zdziwiło bardzo to całe zajście. Otóż niedługo potem biskup miejscowy udawał się na wschód dla odbycia misji pomiędzy Mahometanami. Wielkim jego zdziwieniem było, gdy notariusz ten przyszedł prosić, żeby mógł mu towarzyszyć. Po czym rozporządził całym znacznym mieniem swoim i udał się pomiędzy niewiernych. Tam za głoszenie im Chrystusa i nawracanie do wiary schwytany, wśród ciężkich katuszy poniósł śmierć męczeńską. Chrześcijanom zaś, którzy wtedy byli przy nim, opowiedział przepowiednię, jaką mu co do tego uczynił święty Antoni, a łaskę otrzymania korony męczeńskiej jego jedynie modlitwą przypisywał. A także, gdy w tym mieście przebywał Antoni, pewna znakomita pani będąca przy nadziei prosiła go o modlitwę za przyszłe swoje dziecię. Święty przyrzekł jej, że modlić się o to będzie i odprawił mszę świętą na tę intencję, po której taką wygłosił jej przepowiednię: miej ufność i wesel się w Bogu, da ci On syna, który wstąpi do zakonu braci mniejszych i dostąpi korony męczeńskiej, ponosząc śmierć za Pana Jezusa. Co też spełniło się najwierniej, pani ta urodziła syna, który, przyjąwszy habit świętego Franciszka i otrzymawszy imię Filip, zostawszy księdzem, udał się do Palestyny dla nawracania niewiernych. Uwięziony przez Turków w mieście Azot, przeszedł okrutne męczarnie, zamordowany został z wieloma chrześcijanami, których do ostatniej chwili utwierdzał w męstwie i stałości w wierze.
kazania, jakie miewał Antoni w Piui i wykłady teologii, które ściągały pod jego profesorską katedrę wielką liczbę młodzieży, rozbudzały coraz liczniejsze pomiędzy nimi powołania do zakonu braci mniejszych. Założył więc wtedy Antoni w tej części Francji kilka klasztorów. W miasteczku Briut, gdzie także obsadził braci, podczas kazania, jakie miał tam do jak zwykle licznie zgromadzonego ludu, wleciał do kościoła furiat i przeraźliwymi krzykami i miotaniem się wszystkich przeraził. Znany zaś on był w tej miejscowości jako od dawna doznający gwałtownych napadów pomieszania zmysłów, od których najlepsi lekarze uwolnić go nie mogli. Antoni, zdjęty wielką nad tym nieszczęśliwym człowiekiem litością, gdyż wszyscy z przerażeniem od niego się odsuwali, zszedł z kazalnicy i podszedł do niego. Z wielką łagodnością nakłaniał go, żeby się uspokoił. Szalony powiedział mu, że go usłucha, ale dopiero wtedy, jeśli Antoni da mu swój pasek. Święty to uczynił, a furiat zaledwie się dotknął paska, uspokoił się i zdrów zupełnie odszedł do domu. Innym razem Antoni miał kazanie, na którym była najznakomitsza pani z tamtejszej okolicy, której dusza bardzo pragnęła, żeby tego świętego kaznodzieje słuchać. Słuchała go też ona z najpilniejszą uwagą. Nagle przebija się do niej przez tłum zgromadzony posłaniec w odzieniu pocztowego kuriera i oddaje list najpilniejszy. Już samo to sprawiło pewne zamieszanie pomiędzy słuchaczami i zwiększyło się ono, gdy ta pani, wyczytawszy w liście odebranym wiadomość o nagłej śmierci jednego swego syna, dostała głośnych spazmów i w płaczu się rozwodziła. A wtedy Antoni, któremu objawionym zostało, że jest to fortel złego ducha, chcącego pozbawić tę panią pożytków z jego kazania, rzekł, zwracając się do niej: siostro kochana, uspokój się. Syn twój żyje i zdrów jest zupełnie. Posłaniec ten jest wysłannikiem złego ducha. I w tejże chwili znikł on nagle z oczu wszystkich, a później okazało się, iż w istocie przyniesiona przez niego wiadomość była kłamstwem. W tych okolicach również zdarzył się wtedy cud następujący. Gdy w jednym z tamtejszych kościołów wiejskich święty miał głosić kazanie, pewna pobożna kobieta mieszkająca w odległości pół mili chciała przyjść na nie, lecz mąż jej był temu przeciwny, więc ze smutkiem została w domu. W porze zaś, gdy pomyślała, że kazanie już jest głoszone, poszła na górne piętro domu i tam z okna zwróciła się w stronę kościoła. Po chwili zaczął dolatywać ją głos świętego kaznodziei, tak iż pomimo półmilowej odległości słyszała go, jakby pod kazalnicą stała. Gdy to powiedziała mężowi przybyłemu dowiedzieć się, co ją przy oknie tak długo zatrzymuje, stanął on obok żony i również jak ona całe kazanie słyszał. Odtąd też oboje żadnego już z następnych kazań nie opuścili, wynosząc z tego, jak wszyscy słuchacze, najpożądanisze dla duszy pożytki. Wysłuchałeś fragmentu audiobooka Żywot świętego Antoniego z Padwy, napisanego przez ojca Prokopa Kapucyna.
pełną wersję nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.